Witajcie. Dzisiaj Wam znowu chciałam opowiedzieć się coś na temat motywacji i pomyślałam sobie, że zrobię taką serię, taką playlistę, czyli taką serię o motywacji po to, żeby Was zmotywować lepiej do tej nauki. I nie będzie to seria, która się będzie pojawiała regularnie, co tydzień na przykład, tylko raz na jakiś czas wrzucę następne właśnie wideo z tej serii takiej o motywacji. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o tym, jak to jest z tą nauką języków, kiedy sobie myślimy na początku, że kurczę, tego jest tak dużo, to wymaga od nas tyle czasu, że bez sensu jest w ogóle nawet zaczynać. A nagranie to jak zawsze powstaje na bazie współpracy z portalem italki.com, czyli portalem do nauki języków, na którym można znaleźć nauczycieli i tutorów ze wszystkich albo bardzo wielu języków świata online, z którymi właśnie można odbywać lekcje wygodnie na Skype'ie, czy Google Hangout, czy na czymkolwiek. I jak zwykle również pod filmem link dla Was, jeśli ktoś by się chciał zarejestrować na italki, żeby mógł zrobić to właśnie pod tym linkiem i wtedy dostanie 10 dolarów w prezencie po wykupieniu pierwszej lekcji. A jeśli chodzi o ceny na italki, to każdy nauczyciel ma swoje własne ceny i za te 10 dolarów można wykupić tak mniej więcej jedną godzinę pełną nauki. No i przechodząc do naszego dzisiejszego tematu, bardzo często jest tak właśnie, że nauka języka wydaje nam się tak strasznie ogromnym projektem, taką w ogóle górą, na którą się absolutnie nie da wejść, że my w ogóle nie próbujemy, że sobie myślimy, nie no, tyle czasu nam to zajmie, tyle miesięcy albo lat nawet może, nie ma w ogóle sensu. Wiele osób chciałoby się uczyć nawet wręcz jakiegoś egzotycznego języka, typu chiński na przykład, ale mówią sobie, nie, tam jest tyle tych znaków, to jest tak skomplikowane, że tyle lat będę musiała na to poświęcić. I pytanie tylko, okej, ale jeśli się nie uczymy, to co? Czy ten czas nie płynie dalej do przodu? Czy to, że po prostu zdecydujemy się na nieuczenie się tego języka, czy zrobienie jakiejkolwiek innej rzeczy, sprawia, że ten czas będzie wyglądał lepiej. Ja kiedyś słyszałam taką historyjkę i właśnie nie mogę sobie przypomnieć gdzie ani kiedy. Ja ją właściwie więcej razy słyszałam, więc ona jest dosyć popularna. Także nie musicie mi tutaj mówić, że ja ją gdzieś tutaj zaczerpnęłam skądś tam. Ja nawet nie wiem skąd ja ją teraz w tej chwili zaczerpuję. Ale zawsze ta historyjka mi się właśnie bardzo podobała. Opowiada ona o mężczyźnie 60-letnim, który postanawia się wybrać na studia. I oczywiście wszyscy mu mówią, że dlaczego ty zwariowałeś, chcesz iść na studia w wieku 60 lat? Przecież jak skończysz to studia, to będziesz miał 65. A on mówi, no i co z tego, a jak nie pójdę na studia, to nie będę miał 65? I o to właśnie chodzi, ten czas płynie i tak cały czas, jak to czas. Więc dlaczego nie zrobić tego, co chcemy zrobić? Jeśli nawet to trwa ileś tam lat albo ileś miesięcy, to co z tego? Później już minęło to 5 lat, a my tego nie zrobiliśmy i sobie myślimy, kurczę, jaka ja jestem beznadziejna, przecież ja miałam czas, miałam, dlaczego tego nie zrobiłam? Mogłam to zacząć w tamtym roku, mogłam to zacząć 2 lata temu, mogłam zacząć 3 lata temu, ale nie zaczęłam. Ja wiem, że ludzi bardzo często w nauce języków przeraża to, że tam jest tyle różnych rzeczy, których się trzeba nauczyć. I im dalej jakby się zagłębiamy w tym język, tym więcej zauważamy tych wszystkich rzeczy, których nie potrafimy i zauważamy, jak strasznie dużo tego jest, tych wszystkich rzeczy, które jeszcze musimy poznać. I niektórych ludzi to rzeczywiście zniechęca, ponieważ myślą sobie, że jeszcze tyle przed nimi, że jeszcze tak daleko jest gdzieś w przyszłości ten cel, że go nawet nie widać. Pytanie tylko, co z tego, że go nie widać? Przecież kiedyś tam dojdziemy. Pomału, pomału dojdziemy. Ważne jest to, żeby zrobić pierwszy krok. Jak już zrobimy ten pierwszy, to później będziemy potrafili zrobić drugi, później trzeci i tak dalej. Także nie od razu musimy mówić danym językiem super, bo to jest w ogóle niemożliwe. Ja nie znoszę w sobie prowokować stresu rzeczami, które właściwie same w sobie stresujące nie są. I nic się przecież nie dzieje, robiąc to czy tamto, na przykład ucząc się jakiegoś tam języka. Czas sobie płynie, a my sobie tutaj ten czas spędzamy przyjemnie, jakby nie było. Nie wiem jak Wy, ale ja osobiście mam tak, że jeśli spędziłam jakiś czas nie robiąc tego, co chciałam, tego, co bym chciała, tego, co mogłabym była zrobić w tym czasie, to jestem bardzo zła na siebie i sobie myślę, jaka ja jestem beznadziejna. Natomiast jeśli spędziłam ten czas na zrobieniu właśnie czegoś fajnego, czegoś dla mnie, nauczeniu się czegoś, to jestem z siebie dumna i sobie myślę, jaka to ja jestem fajna, wszystko mi się uda. I zdecydowanie bardziej mi się podoba to drugie uczucie i to drugie zdanie o mnie samej niż to pierwsze. Więc staram się raczej unikać tego pierwszego, aczkolwiek oczywiście nie zawsze mi wychodzi.
bo nikt nie jest idealny, a ja tym bardziej. Mam nadzieję, że troszkę Was dzisiaj znowu zmotywowałam. Jeśli nie, to bardzo przepraszam. Bardzo lubię, kiedy mi piszecie właśnie w komentarzach, że w jakiś sposób Was motywuje do tego, żeby się uczyć tych języków, bo wtedy mam takie poczucie, że to, co robię, ma po prostu sens i że komuś pomaga.